Cześć, z tej strony Anna Salwa, trenerka zdrowia. Witam Was serdecznie w świątecznym wydaniu, bo święta tuż, tuż i myślę, że czas na kilka świątecznych filmów. Dzisiaj zapraszam Was na moje propozycje prezentów. Nie tylko keto prezentów, ale myślę, że takich fajnych, zdrowych, nie za drogich prezentów na święta. Moi drodzy, jeżeli jeszcze nie kupiliście prezentów, bo teraz bardzo dużo osób po prostu kupuje wszystko na Black Friday, żeby potem mieć z głowy, to mam dla Was z różnych dziedzin, myślę, całkiem fajne propozycje. Niektóre z tych rzeczy kupiłam, zapłaciłam za nie własnymi pieniędzmi i po prostu je polecam, bo uważam, że są dobre. A inne dostałam i też je polecam, ponieważ przetestowałam i uważam, że są dobre, więc nie ma to naprawdę znaczenia, czy ja za to zapłaciłam, czy dostałam to w prezencie, bo nie jestem w stanie naprawdę Wam polecić czegoś, czego sama nie przetestowałam. Dlatego to są rzeczy, które według mnie się po prostu mogą sprawdzić i osoba obdarowana, jeżeli oczywiście ten prezent dobrze do niej dobierzecie, będzie zadowolona. Zacznijmy może standardowo od książek. Tutaj oczywiście jesteśmy w temacie diet, keto, LCHF, zdrowia, biohackingu itd., itd. I jeżeli chodzi o polskie pozycje takie nowe, tak, że wiemy, że raczej ta osoba jeszcze tej książki nie ma, to szczerze mówiąc za dużego tutaj wyboru pod kątem moich propozycji nie mamy, ale jest książka, którą dostałam do przeczytania, do zrecenzowania, Zamień tłuszcz na energię, wydawnictwa Galaktyka. I myślę, że jeżeli chcecie jakby przekonać do takiego żywienia niskowęglowodanowego jakąś osobę, no może czy laika, czy osoby, która gdzieś tam się już zaczęła interesować tematem, ale nie ma jeszcze jakiejś obszernej wiedzy, to myślę, że jest to fajna pozycja napisana przez lekarkę, przez dr Shannon, więc spokojnie godna polecenia. Jedyne co, to nie ma jej w twardej oprawie, jest w miękkiej oprawie, to wydanie nie jest według mnie jakieś bardzo urokliwe, ale jest to też niedroga pozycja, więc jako dodatek do prezentu myślę, że jest to dobra opcja. Natomiast z takich dość nowych pozycji, które uważam, że są świetne, ale są w języku angielskim, to wydanie Intuitive Fasting doktora Willa Cola. Zresztą Gwyneth Paltrow napisała do tego przedmowę, bo oni razem w sumie tą książkę gdzieś tam promowali. Will Cole napisał, to już też mówiłam Wam wcześniej, o książce Ketotarian. Świetny człowiek, bardzo fajna książka, bardzo ładnie wydana. W środku bardzo dobry papier i też mamy trochę ilustracji. Zobaczcie, są też jakieś przepisy, są zdjęcia, także bardzo fajna rzecz. I moim zdaniem jedna z lepszych książek, jeżeli chodzi o biohacking, ogólnie pojęte zdrowie, ale też wielka kobyła. Zobaczcie, to jest naprawdę duże. Bena Greenfielda, ale po prostu rewelacja, biohacking. Widziałam, że będzie też jakaś polska wersja tej książki, ale chyba jeszcze z tego, co sprawdzałam, jej nie ma i nie wiem, czy na święta będzie można już ją kupić. Natomiast Boundless, no po prostu super, także to na pewno bardzo polecam. Dobrze, to teraz przechodzimy dalej i może sobie przejdziemy teraz do takich rzeczy, a może kosmetycznych. Słuchajcie, cztery szpaki. Cztery szpaki to jest polska firma, mydlarnia i manufaktura, którą ja od jakiegoś czasu śledzę i stosuję na sobie. Nie pamiętam już, czy dostałam od kogoś, czy sama sobie kupiłam pierwszych kosmetyki i naprawdę, słuchajcie, mają rewelacyjne te rzeczy. Są to zupełnie naturalne kosmetyki, tak jak moja skóra ma skłonności do różnych alergii, atopii, jestem alergikiem, to naprawdę po prostu te kosmetyki są świetne, a przede wszystkim obłędnie pachną. I mają takie, zobaczcie, zestawy świąteczne. Taki zestaw ja tutaj mam, dlatego że ja już go zakupiłam dla kogoś bliskiego i on trafi pod choinkę. Natomiast z moich ulubionych rzeczy, to muszę Wam powiedzieć, że to są peelingi. I jak byście sami testowali albo będziecie właśnie komuś prezentować, to polecam Wam zestaw z peelingiem, bo to po prostu pachnie obłędnie. Ja sobie teraz oczywiście nie odmówiłam i sama dla siebie kupiłam nowy peeling cukrowy, świerk i cynamon.
No to jest po prostu rewelacja. Mają też bardzo fajne, jak ktoś korzysta z wanny, takie półkule do kąpieli. Także super sprawa, mega nawilżające, no a przede wszystkim ten zapach to jest w ogóle no po prostu czad. Także bardzo Wam polecam mydlarnię 4 szpaki. Dobrze, to teraz może trochę bardziej jedzeniowo. Jeżeli chodzi o taką paczkę bardzo praktyczną, którą możecie komuś podarować, to są na przykład już takie gotowe zestawy i tutaj mogą być bardziej ketogeniczne czy LCHF, które na przykład możecie sobie wybrać w e-superfood. I to są zestawy tłuszczów, zestawy słodyczy. No, tych zestawów macie całe mnóstwo, jak sobie nawet wejdziecie na listę na sklepie e-superfood online, właśnie w zestawy LCHF. To, co chciałam Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o nowości, bo jakbyście sobie na przykład chcieli sami skomponować dla kogoś taki zestaw dokładnie z takiej kwoty, jakiej chcecie i z takich produktów, jakie chcecie i żeby on też właśnie był ładny, to bardzo ładne opakowania nowe ma Coco Farm. Oni mają jakby bardzo dużo właśnie orzechów, które moim zdaniem są bardzo fajne na prezent. Można do tego dodać jakąś na przykład dobrą herbatę, na przykład Impra. Jest taka fajna w puszkach, też możecie sobie ją zamówić. Albo kawę, mają świetne różne kawy, takie większe, mniejsze, ekologiczne. I tutaj mamy właśnie orzechy, tego jest bardzo dużo. Orzechy ziemne, nerkowce, zobaczcie, pekan, słonecznik, siemielniane i tak dalej, orzechy brazylijskie. I też to, co jest fajne, jeżeli ktoś właśnie jest na keto, to kwas z MCT, olej MCT C8, C10 w proszku. Bardzo fajna opcja, którą też na przykład możemy do takiego zestawu dodać i to będzie bardzo ładnie wyglądać. Także tak myślę, że też pod kątem estetycznym, wizualnym możecie naprawdę coś bardzo fajnego stworzyć i dobrać to pod kątem cenowym do siebie. A jeszcze oczywiście z moim kodem rabatowym Joanna Salwa będziecie mieć zawsze parę procent taniej. Pozostając w temacie jedzeniowym, nie mam akurat w tym momencie jeszcze, ale polecam Wam i już nawet chyba rok temu też Wam polecałam Legal Cakes, czyli legalne batony z czystym składem i znowu bardzo fajny zestaw na święta. Czy to Legal Box, czyli taki box tam ponad 100 zł on kosztuje, gdzie mamy wszystkie batony, czekolady do przetestowania, ale też właśnie na prezent. Ale też mają teraz Choco Box i on jest tańszy, bo około 40 zł kosztuje. I tam mamy po prostu zestaw czekolad, które są naprawdę pyszne i ja je uwielbiam. Także to też jest coś takiego słodkiego, niskowęglowodanowego, co możecie sprezentować komuś bliskiemu. I jeszcze ostatnio był filmik odnośnie maczy. Ja tutaj mam zestaw firmy Moja Macza. Już nie ukrywam, otwarty, bo z niego korzystałam. Ale zobaczcie, te zestawy są piękne. Macie w różnym przedziale cenowym, bo taki mniejszy zestaw już w okolicach 100 zł do maksymalnie chyba tam na stronie mają 300 zł z tą najdroższą luksusową maczą można kupić. Czarki są po prostu piękne, ręcznie robiona robota. Cudne są te zestawy, także ja po prostu bardzo mi się to podoba. Już u mnie w rodzinie też kilka osób się, że tak powiem, pozytywnie zaraziło przygotowywaniem maczy, także myślę, że to też jest coś, co komuś naprawdę może sprawić przyjemność i taki fajny rytuał i przede wszystkim zdrowy, który możemy wprowadzić do swojego dnia. I jeszcze z rzeczy, które ostatnio testowałam i chcę Wam o nich powiedzieć, pod kątem zdrowym, ekologicznym i szybkim, to mamy taki zestaw firmy Zwilling, czyli próżniowe pakowanie, co nam nawet 5-krotnie przedłuża trwałość produktów, czy to półproduktów, czy już na przykład gotowych, przygotowanych rzeczy, bo ja pokazywałam u mnie na Instagramie tak właśnie jak próżniowo pakowałam jarmuż. Możemy właśnie pakować te rzeczy do takich worków. Tych worków jest 4 w takim większym zestawie. Ale możemy też użyć takich właśnie szklanych pojemników, że na przykład robimy sobie sałatkę i później pakujemy to próżniowo. Pakowanie próżniowe polega na tym, że właśnie w zestawie mamy bardzo mały i prosty sprzęcik, którym po prostu
odciągamy powietrze i tyle. O, zobaczcie. On się sam wyłącza. Ten nasz mały odkurzacz. O, i zapakowane próżniowo. Co prawda tutaj nic nie było, ale się zapakowało. Co jest fajne, to dodatkowo jest to ładowane właśnie na akumulator, więc do prądu, także naprawdę bardzo ekologiczna rzecz, zapobiega wyrzucaniu produktów, bo się tak szybko nie psują, ale też pomaga nam właśnie przygotowywać na dłużej, większą ilość i możemy sobie to po prostu fajnie przechowywać w lodówce. Także to też jest coś, co Wam polecam, zarówno na prezent, jak i dla siebie. Ja z tego korzystam sama i się nie podzieliłam, chociaż być może też do kogoś taki zestaw ode mnie trafi, bo naprawdę jest to fajna sprawa. Przestrzeń mi się oczyściła, to znaczy, że o większości rzeczy już Wam powiedziałam, ale jeszcze jest jedna kategoria, o której chcę Wam powiedzieć i to jest taka kategoria bardziej aktywna, sportowa i to są takie rzeczy przeze mnie przetestowane, które nieraz ktoś ode mnie już w rodzinie dostał, ja sama stosuję, uważam, że są przydatne, a też niektóre naprawdę nie muszą być drogie, mogą być fajnym dodatkiem. Po pierwsze, takie rzeczy do ćwiczeń. To na przykład, co możecie kupić i dużo osób naprawdę na tym skorzysta. Ja sama mam na przykład firmę Zipro, gumy oporowe do ćwiczeń. To naprawdę można kupić na internecie za kilkadziesiąt złotych. To jest fantastyczna rzecz, która może wręcz nam pomóc stworzyć sobie taką domową siłownię. Ćwiczeń jest masa, więc jeżeli wiecie, że ktoś lubi ćwiczyć albo chcecie go do tego zachęcić, to myślę, że to jest fajna opcja. Ja też Wam bardzo polecam roller. Rolery są różne firmy na rynku i ja też już sporo rollerów rozdałam i sama stosuję, czy takie piłeczki do masażu, to są naprawdę bardzo fajne rzeczy, które nam się pomagają rozluźnić, a takie rozluźnienie naszych mięśni wpływa też na redukcję takiego stresu, który gdzieś tam się w tych mięśniach nam gromadzi, więc jest to bardzo fajna sprawa, nie tylko nawet dla osób trenujących. Więc to tak pod kątem aktywności i też pod kątem aktywności fajną rzeczą są krokomierze, które ja nieraz mówię moim podopiecznym, nie masz czasu chodzić, nie chce ci się ćwiczyć, nie możesz się za bardzo kontrolować, kup sobie krokomierz. Może być to krokomierz taki, wiecie, najprostsze, te Mi Bandy, które można już kupić za, nie wiem, 150 zł. Mogą to być oczywiście droższe wersje z zegarkami itd., itd., smartwatche i jeszcze nie wiadomo co, więc tutaj to już kwestia budżetu. Natomiast naprawdę to się mega sprawdza i ja nawet widzę po sobie, że jak nie mam danego dnia, dzisiaj miałam, tylko już ściągnęłam, ale jak mam ten krokomierz, zegarek na ręce, to jakoś automatycznie człowiek po prostu ma to z tyłu głowy, żeby tego ruchu było więcej. Także polecam Wam i być może dla kogoś też to będzie fajny prezent. Ale pamiętajmy też, że fantastycznym, bezcennym prezentem, jaki możemy sobie podarować na te święta, jest po prostu czas. Wspólnie spędzony czas zarówno w te święta, ale może też przed świętami. U nas już jest choinka, jest taka trochę świąteczna atmosfera, to też sprzyja temu, żeby sobie po prostu na przykład wieczorem posiedzieć, porozmawiać, spędzić miło ten czas w gronie najbliższych, także tego też Wam życzę, bez jakiejś ogromnej przedświątecznej gonitwy i bieganiny. I tak sobie myślę, że pozostając w kolejnych odcinkach w temacie świątecznym, może zaproszę Was do kuchni i jakieś świąteczne keto potrawy przygotujemy. Dajcie znać, co o tym myślicie. Pozdrawiam Was ciepło, wszystkiego dobrego, do zobaczenia, cześć!